Mik. Mik! 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 Jak zapewne wiesz, na YouTubie obecnie panuje apokalipsa, czyli brak reklam na YouTubie, więc jeśli chcesz mi pomóc, najniższy próg na moim patronacie to piątka, więc jeśli zbiera się u dużo osób po piątce, to będziemy sobie wszyscy przybijać piąteczki. Będę wam bardzo wdzięczny, wiecie o co mi chodzi. Dziękuję bardzo. Standardowo przed tymi ważniejszymi filmikami powiem tylko, żebyście zlajkowali ten film, żeby dotarł on do jak najszerszej publiczności. I od razu ostrzegam i uprzedzam, że w tym filmiku nie będę przynudzał ani smucił na ten temat, że jaka ta gra jest smutna i niedobra. Zlajkujcie i oglądamy dalej. Witajcie, Ancymone, jestem Mati, a dziś porozmawiamy sobie o tym, o czym już na pewno większość z was słyszała, aczkolwiek ostatnio dostałem taki komentarz, żebym mówił, o czym ja ogólnie mówię, bo na przykład niektórzy nie znają tematu, nie znają sprawy, a ja po prostu opowiadam o niej. Także pojawiła się taka gra, która się nazywa Ostateczne Selfie i polega ona na tym, żeby zrobić sobie selfie w zajebiście niebezpiecznej sytuacji, w zajebiście niebezpiecznym miejscu i tak dalej, i tak dalej. Ludzie porównują to obecni youtuberzy, a raczej jeden youtuber, którego właśnie przed chwilą obejrzałem, porównuje tą grę do niebieskiego wieloryba i do tej płomiennej, ognistej wróżki, tylko że jest taka sprawa. W tym samym filmie DJ Palasite poleca swój film, w którym opowiada historię gościa, który wspiął się na jakieś tam zajebiście wysokie miejsce i mówi, że ogólnie odwaga i tak dalej. Powiedzcie mi wszyscy, czym różni się to właśnie wspinanie na te ogromne szczyty, te filmiki, które pokazują nam, że aż mamy mokre ręce, bo oni tak przeskakują nad przepaściami i tak dalej i mówimy wtedy, ojechane co za odważny albo ojechane co za głupi typ, ale mimo wszystko jest taki jednak podziw, że no kurde, odważył się to zrobić i mu się to udaje i jakaś tam sprawność, zręczność i tak dalej, i tak dalej. I teraz ktoś padł na taki pomysł, że stworzy z tego niby grę. To jest tylko hashtag, że masz zrobić coś, jakieś wyzwanie, które później uwiecznisz na zdjęciu. I teraz dwie sprawy. Pierwsza sprawa, wszyscy mówią, że to jest zajebiście negatywne i ludzie mogą poumierać. Selekcja naturalna, proszę bardzo. Oczywiście jestem przeciwny temu, ale nikt z was nie chce słuchać tego, jak przez 5 minut będę mówił, no powinniśmy wszyscy uważać, bo skakanie nad przepaściami jest niebezpieczne. Nie, wali was to, bo macie kurwa swój mózg. Po drugie, dzieci nie powinny się tym bawić, ale to chyba również o tym wiedzą. A jeśli teraz masz naście lat i mnie słuchasz i masz, nie wiem, pomysł, żeby po prostu iść się zabić, to zostaw to dorosłym ludziom, którzy naprawdę chcą się zabić. Ale w tym wszystkim jest jeszcze druga strona medalu. W dzisiejszych czasach ludzie są zajebiście leniwi i nic im się kurwa nie chce. A taka gra może spowodować to, że za te głupie lajki nawet, za ten głupi fame, krótkotrwały, oni będą chcieli zrobić coś ze swoim życiem. I na przykład będą chcieli się wspiąć tu i tu. I samo to wspięcie pokaże im, że kurde, naprawdę nie jestem przegrywem, mogę robić takie i takie rzeczy. Więc czemu w każdą grę wszystko, każdy nowy trend trzeba uznawać za coś niebezpiecznego i coś, co zabija ludzi? Ludzie to idioci i oni sami się będą zabijać, jeśli są naprawdę kretynami. A jeśli ktoś naprawdę chce to wykorzystać fajnie i w fajny sposób i chce uzyskać lajki za to, że wspiął się na zajebiście ogromny szczyt albo zajebiście ogromną wieżę i ma taką sprawność, że potrafi tam wejść i zejść, no to ja mu gratuluję. I taka zabawa właśnie jest dla takich ludzi. Dla takich, co lubią ten dreszczyk adrenaliny. I nie trzeba naprawdę ze wszystkiego robić czegoś naprawdę ogromnej tragedii i trzeba wszystkich przed wszystkim przestrzegać. Bo ludzie mają kurwa swój mózg. Dlatego po prostu, jeśli masz choć trochę oleju w głowie, to możesz się bawić kurwa we wszystko, co tylko chcesz. Ale uważaj na siebie i tyle. Naprawdę, nie róbmy ze wszystkiego tragedii, bo obecnie YouTube, bo dalej YouTube będzie wyglądał tak, że będziemy tylko gadać o patologii, o wszystkim, co jest złe i będziemy się smucić i dokąd ten świat zmierza. Walić to. Cieszmy się, kurwa, wakacje się zaczęły. Podajcie na grupę Ancymona Matiego Face'a, Snap'a, Instagrama, na sklep z koszuleczkami, spiesiński.titres.com, patronite.pl/zy, tak jak chcesz. I to było na tyle. Pamiętajcie, co złego to nie ja. Widzimy się już jutro. Trzymajcie się, cześci. Bye. To ziele, jak buty, to stare. Słyszysz mi, to MAD. Jeśli zlecze, to H. Jak maszyna, to AK. Jeśli skrzydzę, Yamaha. Jak potrawa, to Tata. Jeśli nabój, herbata.